kolejną podwyżką liczyć się powinni właściciele nieruchomości. Za metr gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka ma wynieść 1,28 groszy. Za budynki i lokale mieszkalne niezwiązane z prowadzeniem biznesu ich właściciele zapłacą już 1,5 groszy za każdy metr powierzchni użytkowej. Ale jeśli w zajmowanym budynku znajduje się również firma, każdy metr pod nią zajęty oznacza 31 zł. i 50 groszy należności podatkowej. Takie wartości zapisane zostały w projekcie uchwały dotyczącym przyszłorocznych lokalnych podatków. Projekt uchwały ma również, jak każdy, swoje uzasadnienie. Mając na uwadze potrzeby dochodowe miasta Suwałk, wynikające z rosnących potrzeb związanych z realizacją nałożonych na samorząd zadań własnych, należy dokonać korekty obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Pisze w nim prezydent miasta Czesław Rękiewicz. Podwyższone stawki są na poziomie niższym od stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra finansów. Dodaje i informuje dodatkowo o jeszcze jednym powodzie podwyżki. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości jest uchwalana z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców oraz obowiązku realizacji zadań własnych miasta Suwałk, co prowadzi do oczywistego wniosku, że skoro mamy wysokie wymagania, to podatki na ich realizację muszą być wyższe. Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w 2025 roku spowoduje zwiększenie potencjalnych dochodów miasta Suwałk z tego tytułu o około 2,2 miliona zł. w porównaniu do 2024 roku. Dla porównania przypomnimy, że np. przyszłoroczny budżet obywatelski sięgnie 3 milionów zł. Zdrożają jednak nie tylko lokalne podatki, opłaty też, choćby te za odpady a to oznacza, że inflacja naprawdę zaczyna bić po kieszeni Kowalskiego.